Cześć, z tej strony Rafał Warzycha. Razem ze mną program prowadzi Piotr Leszczyński. Chcielibyśmy zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu Just for Fun, w którym poruszamy tematy ze świata JavaScriptu i frontendu. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Ostróżka, a rozmawiać będziemy o Midjayesie. Michał, opowiedz nam kilka słów o sobie. Cześć, ja jestem Michał. Pracuję w firmie Software Mill. Pracujemy zdalnie, więc jakby mnie ktoś zapytał, skąd pracuję to i gdzie pracuję, to tak naprawdę pracuję w domu. Na co dzień pracuję w Scali i w JavaScriptie, więc jestem tak zwanym full stack developerem. Robię i rzeczy backendowe, i rzeczy frontendowe. I praktycznie w projekcie, w którym jestem w tej chwili, dokładnie tym się zajmuję. Backend Scali, frontend single page app w JavaScriptie. Na rozgrzewkę taki dosyć znany nam temat na froncie. Jak nadążyć za tymi wszystkimi technologiami, które frameworki jak grzyby po deszczu rosną, w nowe biblioteki, nowe sposoby deweloperki, programowanie funkcyjne, reaktywne. Jak ty do tego podchodzisz? Jak się na to zapatrujesz w ogóle? Po pierwsze nie mam czasu, więc nie jestem w stanie nadążyć za tym wszystkim, co się dzieje, czyli nie wiem, za nowym bildtorem, który wychodzi co tydzień praktycznie. Przed chwilą był grunt, potem był gulp, teraz jest webpack, za chwilę będzie coś innego. No wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie na tym nadążyć poza deweloperami, którzy siedzą w tych open source'owych projektach, którzy piszą ten kod i jakby wrzucają ten kod na GitHub'a i tworzą te nowe narzędzia. Wydaje mi się, że normalny człowiek, który ma pracę na etacie czy w jakimś tam projekcie, nie jest w stanie nadążyć za tymi wszystkimi rzeczami, chyba że musiałby to robić, nie wiem, po godzinach przez pozostałą część doby. To, co ja robię, to jest korzystam z, nie wiem, z Twittera najczęściej, to jest moje główne źródło informacji, grupy dyskusyjne, jakieś listy mailingowe i staram się odfiltrowywać te rzeczy, które są jakby nieistotne dla mnie zupełnie i wychodzę z założenia od jakiegoś czasu, że jeżeli coś jest naprawdę ważne, jeżeli mam o czymś usłyszeć i coś jest naprawdę warte tego, żeby tego użyć, to na pewno o tym usłyszę z tego czy innego kanału, który tam w jakiś sposób obserwuję. I dopiero wtedy staram się w jakiś sposób na to spojrzeć i dopiero wtedy, jeżeli widzę, że coś jest warte tego, żeby na to spojrzeć, staram się to zgłębić i przynajmniej mieć jakiekolwiek pojęcie na ten temat, czy dana technologia, czy dane narzędzie jest warte tego, żeby go użyć, czy nie. Mhm. Ja śledzę Twojego Twittera, też staram się w miarę aktywnie tweetować i te Twoje komentarze, w mojej opinii, są takie dosyć wyważone. Nie ma wielkiego hejterstwa na nowe rzeczy, a z drugiej strony zawsze w paru tweetach twoich się ostatnich szczególnie przewijało, że okej, na jakich zasadach chcemy porównywać do siebie te narzędzia, jakich metryk użyć, jeżeli porównujemy jeden framework do drugiego, jedną bibliotekę do drugiej, to ten wyważony ton, którym komentowałeś tweety, czy to niektórych naszych gości, czy ludzi znanych jakby w ramach community JavaScriptowego w Polsce, to jest taki głos środka z mojej opinii. A oprócz tego, jak u ciebie jest też z zbieraniem wiedzy z innych źródeł niż Twitter, bo jest pokolenie redditowe. Ja zauważyłem, że część moich kolegów z pracy ma bardzo silny związek z Redditem. Nie wiem, czy to jest kwestia technologiczna, bo to są ex-PHP-owcy albo ludzie związani z PHP-em wcześniej. Bardzo lubią to medium jako miejsce do szybkich odpowiedzi, szybkich pytań. Dotnetowcy to Stack Overflow, to wiadomo. Tam też są szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Robiści mają swoje kanały, swoje źródła, to jakieś IRC. Jak to wygląda u ciebie? Skąd czerpiesz te informacje, których potrzebujesz do wykonywania swojej pracy? No ja jestem backendowcem, czyli javowcem, obecnie skalowcem. No i Stack Overflow to jest jednak chyba jedno z ważniejszych źródeł informacji, również tego, co się dzieje nowego, no bo tam wiadomo, że te nowe rzeczy pojawiają się naturalnie na Stack Overflow. Jeżeli wychodzi jakaś nowa zabawka, nie wiem, framework, technologia, język, to tam te pytania naturalnie się pojawiają. Na pewno Twitter to jest jedno z moich głównych źródeł informacji i nowości. Obserwuję dosyć sporo osób, zarówno ze skalowego community, jak i z javascriptowego, więc to jest jedno z głównych źródeł dla mnie. Grupy javascriptowe na Facebooku, subskrypcje do takich newsletterów weekly, czyli JavaScript Weekly, HTML5 Weekly i parę innych rzeczy typu weekly. My sami akurat w firmie robimy, w Software Mill robimy Scala Times, to jest taki weekly, taki newsletter dla Scali.
Więc tego typu rzeczy. No i jakieś tam, nie wiem, nagrania, wideo z konferencji różnych. Ostatnio był Angular Connect, mam bardzo dużo w tej chwili wideo zakolejkowanych w moim pokecie. Właśnie z Angular Connect, z Reactive 2015, z OREDEV i paru jeszcze innych rzeczy. One czekają na to, żebym miał chwilę czasu, żeby przelecieć przez to wszystko, właśnie jakby przefiltrować sobie to, co mnie interesuje i gdzieś tam kiedyś obejrzeć. A jesteś bardzo zabiegany, jak wszyscy, starający się nadążyć za technologiami. Też mam dosyć długą kolejkę filmów z konferencji jeszcze od maja, których jeszcze nie zdążyłem obejrzeć, a bardzo bym chciał. Jak radzisz sobie z organizacją czasu? Jakbyś miał opisać swój idealny dzień, kiedy wstajesz rano, od czego zaczynasz i jak udaje ci się to wszystko pogodzić? Wstaję rano, ogarniam rzeczy rodzinne, zaprowadzam córkę do przedszkola, później dopiero siadam do pracy. I w czasie pracy w zasadzie nie robię jakichś tam dodatkowych rzeczy, no bo wiadomo, nie ma czasu, ewentualnie jakieś tam zerknięcie na Twittera, na Facebooka, jakieś takie inne rzeczy, odpowiedzenie tam paru osobom co i jak. Do takich rzeczy jakby zawodowych, ale hobbystycznie, w sensie jakby poza pracą, poza projektem, to siadam wieczorem. Staram się zawsze znaleźć te 2-3 godzinki wieczorem, chyba że naprawdę mi się nie chce. Znaleźć te 2-3 godziny wieczorem, żeby właśnie spojrzeć, co tam, jak tam poczytać o jakichś rzeczach, żeby mieć jakiś taki ogląd, czy coś nowego się wydarzyło, co warto spojrzeć, ewentualnie właśnie wziąć sobie coś z mojej niekończącej się listy rzeczy w pokecie, które mam zakolejkowane i albo obejrzeć, albo przeczytać. Niestety moja lista pocketowa już ma ponad 1000 elementów, pocket łaskawie wyświetla mi 1000 plus, nie pokazuje mi już dokładnego numeru jakby wartości konkretnej, chyba z litości, i może kiedyś to zrobię, ale nie sądzę. Wspominałeś o tym, w jaki sposób w firmie do tego podchodzicie. Ja też jakby mam komentarz z mojego poprzedniego teamu. To był dosyć interesujący team. Raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, zależy jak nam się chciało. Siadaliśmy w salce, zamykaliśmy się, oglądaliśmy filmy z konferencji, komentując to, co się dzieje na ekranie, czy nam to się to podoba, czy nie, czy ten filmik w ogóle jest nie interesujący jakby z naszego zawodowego, mniej lub bardziej punktu widzenia. Także to też jest coś fajnego. A tak gładko przechodząc do tego, jak to się stało, że jesteś twarzą łódzkiego Meet.js-a? To stało się jakby naturalnie po tym, jak wybrałem się na Meet.js Summit. To był drugi summit organizowany przez Meet.js, jakby w Gdańsku w 2013 roku. Jakby tam poznałem ludzi, którzy kręcą całym Meet.js-em, zarówno tym summitem, czyli tą konferencją taką coroczną, którą Meet.js organizuje, jak i tymi lokalnymi spotkaniami, typu Warszawa, Kraków, Poznań. I stwierdziłem, że kurczę, w Łodzi nie ma czegoś takiego. Wydawało mi się, że w Łodzi nie ma takiej grupy, która by skupiła się tylko i wyłącznie na frontendzie, na JavaScriptie jako głównym celu. No bo wiadomo, są grupy, nie wiem, dotnetowe, javowe, gdzie tam ten JavaScript co jakiś czas przewija. Ja sam robiłem prezentację o Angularze na Jugu, na javowej grupie, ale jakby to są takie poboczne tematy. Tam wiadomo, że fokus jest zupełnie na czymś innym. I nie było takiej grupy javascriptowej, więc stwierdziłem, że dlaczego nie. Pogadałem z chłopakami z różnych innych miast, głównie z Warszawy, z Damianem Wielgosikiem, który rozpoczął tego całego Meet.js-a. Okazało się, że to nie jest trudne, tam praktycznie nie trzeba nic, żadnych formalnych wymogów, bo to nie jest jakaś super formalna organizacja. Po prostu trzeba mieć trochę chęci, jakieś miejsce, znaleźć ludzi, którzy będą chcieli powiedzieć o czymś fajnym, ogłosić to. Na pewno znajdą się ludzie, którzy będą chcieli na to przyjść. No i tak się zaczęło. Także to się zaczęło w zasadzie, pierwsze spotkanie mieliśmy chyba na koniec 2013 roku, z tego co pamiętam, bo summit był chyba w październiku, a my w listopadzie albo w grudniu, z tego co kojarzę, mieliśmy pierwsze spotkanie już. No i rozwija się. Spotkania są ciągle w czasie jakby roku akademickiego, tak szeroko pojętego. Są regularnie raz w miesiącu. Nawet mi się zdarzyło raz być prelegentem. Mam nadzieję to powtórzyć, bo to fajny event jest w ogóle. Tak zauważyłem, że na Meet.js-ie jest bardzo szeroki przekrój uczestników. To było dosyć interesujące, bo spotkałem ludzi, których wcześniej spotykałem właśnie w różnych firmach, gdzie miałem okazję pracować, wykonujących wcześniej różne backendowe, frontendowe zadania, a ta grupa była taka dosyć silna i konkretna, około 30-50 osób na spotkanie. Także to jest coś, co mnie osobiście podbudowało, jeśli chodzi o łódzki Meet.js. No z frekwencją na spotkaniach bywa różnie, to pewnie zależy od tego, jakie są tematy, zależy też od tego, jak często te spotkania organizujemy, bo
przerwa na wakacje, którą mieliśmy ostatnio, spowodowała to, że na ostatnim spotkaniu było chyba ponad 50 osób, co według mnie jest rekordem z tego, co ja pamiętam, jeżeli chodzi o frekwencję na łódzkim Dziejesie. Nie wiem, czy to w związku z tym, że były dosyć ciekawe tematy zaplanowane, czy w związku z tym, że ludziom jakby zaczęło tego trochę brakować. Mam nadzieję, że to drugie również. Także, a co do ludzi, którzy tam przychodzą na BJS-owe spotkania, to wydaje mi się, że ja mówię w ten sposób, że każdy kiedyś skończył w JavaScriptie, dlatego że ten język jest wszędzie i prędzej czy później każdy backendowiec, który nawet nie chce tego języka dotknąć, w jakiś sposób będzie się musiał z nim zetknąć, więc fajnie by było przynajmniej znać jakieś podstawy. Jeżeli chcesz poznać ten język w trochę inny sposób niż pisząc proste tutoriale, no to najprostszym rozwiązaniem jest poświęcenie godziny dwutygodniowo raz na jakiś czas i przyjście na taki meetup. Masz już jakiś przegląd przez to, jakie tematy są interesujące dla ludzi? Co twoim zdaniem teraz jest na topie? O czym ludzie najchętniej słuchają? Oj, pewnie jak to w JavaScriptie o nowych frameworkach, czyli na pewno React jest na topie w tej chwili, więc podejrzewam, że wszelkie Reactowe prezentacje związane z Reactem, czy to z React Native, czy z Reactem samym w sobie, na pewno by przyciągnęły sporo ludzi. Ostatnio jest dosyć spory szum wokół Angulara 2. Być może to też, chociaż tego jeszcze nie próbowaliśmy, nie ma chętnego, żeby coś powiedzieć o Angularze 2. Pewnie dlatego, że jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, czym to do końca jest. No i mam wrażenie, że ten functional programming, reactive programming, tego typu rzeczy zaczynają chwytać i o tym będzie głośno i o tym będzie można i będzie warto mówić i słuchać. Z tym Angularem 2 wydaje mi się trochę, że ludzie strasznie hejtują w tej chwili nawet na Angulara i prelegenci może po prostu boją się podjąć tematu Angulara 2, żeby nie stanąć pod ścianą krytyki. No z tej strony tak, z drugiej strony jest to częściowo hejt, wydaje mi się, zasłużony, dlatego że jeżeli między wersją 1 a 2 kompletnie przebudowujesz framework, który był praktycznie najpopularniejszy, bo drugi chyba pod względem popularności był Ember, ale to był jakiś ułamek w ogóle popularności i jakby adopcji w dewelopmencie, no to coś było nie tak i gdzieś chyba ktoś popełnił błąd w trakcie rozwoju tego frameworka. No i teraz nie wszyscy mu ufają i no, jest to w jakiś tam sposób zrozumiałe. No jak widać, nie tyle kwestie techniczne, co jak została zmiana sprzedana, to też ten szum z konferencji z zeszłego roku, odejście ludzi takich jak Orop, Eisenberg z teamu angularowego, bo no ile pamiętam, pracował przy samym Angularze, ale nie był własnością Google. I to w jaki sposób sprzedali ten pomysł. Angular 1 ma swoje problemy i swoje rzeczy charakterystyczne. Dwójka zobaczymy, mamy nadzieję w niedługim czasie poświęcić jeden odcinek tylko i wyłącznie na rozmawianie o tym, co będzie w kolejnej wersji Angulara. Ale to przyjdzie na to czas. Jest jeszcze w tym momencie w alfie. Dużo się zmieniło przez ostatni rok, bo nadal był w takiej alfie albo nawet prealfie. Zobaczymy, jak to teamowi Angulara pójdzie dalej rozwój aplikacji. Te decyzje, które podejmowali stosunkowo niedawno i te elementy, które dokładali do dwójki, wskazują na to, że jest jakaś szansa, że z tego wyjdzie coś ciekawego. Natomiast tak, ta komunikacja była naprawdę mocno nietrafiona. Ale okej, wspominałeś o konferencji MeetJS Summit kilkukrotnie i też na spotkaniach i teraz przed chwilą. Jakbyś mógł w kilku słowach opowiedzieć, czemu jest taka fajna? Czym jest fajna? To jest konferencja, pewnie jak większość takich deweloperskich konferencji, robiona przez community dla community, czyli przez ludzi, którzy organizują te lokalne meetupy javascriptowe, MeetJS-y w różnych miastach w Polsce. Co roku staramy się, żeby ten MeetJS Summit odbył się w jednym z tych miast. Jest to konferencja w pełni darmowa. Ludzie, którzy to organizują, są naprawdę jakby oddani temu, co robią, w sensie organizacji zarówno tych lokalnych MeetJS-ów, jak i MeetJS Summita. Prelegenci na tych konferencjach to w zasadzie jakby pierwsza liga w Polsce, bo to są ludzie, którzy albo uczestniczą w organizacji tych MeetJS-ów lokalnych, przez co naturalnie jakby pracują z tymi technologiami javascriptowo-frontendowymi na co dzień, albo są to ludzie, którzy
są znani w środowisku, mają jakiś autorytet w środowisku, jakąś pozycję, jakieś doświadczenie. Na przykład chociażby Damian Grygosik, który sam zakładał JS-a jako takiego, ma dosyć duże doświadczenie w JavaScriptie. Andrzej Mazur, który jest game developerem JavaScriptowo-HTML-owym, naprawdę ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o tworzenie gier dla przeglądarek. Także o takich rzeczach warto posłuchać. To są naprawdę bardzo fajne prezentacje. Plus to, co się dzieje między prezentacjami na każdej konferencji, czyli te rozmowy, ten networking, który jest według mnie nie do przecenienia. Najbliższy Mid.js Summit w przyszłym roku. Tak, najprawdopodobniej w przyszłym roku, w tym roku chyba najprawdopodobniej nam się go nie uda zorganizować. Summity wystartowały w 2012. Następny był w 2013 i 2014. W 2015 wygląda na to, że chyba nam nic z tego nie wyjdzie. No ale pewnie w 2016 za to uderzymy ze zdwojoną siłą. Chociaż nie wiadomo jeszcze gdzie. No właśnie, miałem pytać, kiedy Łódź. Kiedy Łódź? Może się uda. Ale jak już jesteśmy przy Łodzi, dlaczego łódzka grupa jest taka fajna? Dlaczego ci się tak wydaje? To nie wiem, czy jest fajna. No jest na pewno ja ją lubię, dlatego że w jakiś tam sposób jestem z nią związany emocjonalnie, bo ją zakładałem. Troszkę mnie boli, że jest jakby mało ruchu w tym temacie. W sensie na spotkania przychodzi głównie ta sama część, ta sama widownia i jest jakby mała rotacja, jeżeli chodzi o ludzi. I dosyć ciężko jest znaleźć ludzi, którzy by chcieli coś fajnego powiedzieć. To znaczy, na pewno nie narzekamy na to, że mamy nadmiar prezentacji i mamy z czego wybierać i mamy problem, że nie wiemy, co wybrać. Raczej to jest tak, że te prezentacje są w ilości wystarczającej, że tak powiem. A dlaczego jest fajna? No dlatego, że jest chyba pierwszą i jedyną w tej chwili grupą, która skupia się na rzeczach frontendowych i na rzeczach javascriptowych, również po stronie serwera. No i jeżeli ktoś chce się rozwijać w tym kierunku, czyli zostać frontend developerem albo szkolić swoje umiejętności w tym zakresie, to przychodząc na naszą grupę wie, że tam będzie właśnie o tym, a nie będzie to grupa, która rozmawia, nie wiem, o Javie albo o dotnecie i co jakiś czas pojawiają się rzeczy związane z JavaScriptem, więc tutaj jakby jesteśmy zawężeni do tego, co nas interesuje, JavaScript, frontend, ewentualnie Node.js. I stąd można czerpać dosyć sporą wiedzę, bo naprawdę mamy dosyć sporo osób, które są doświadczone, zaangażowane w to, co robią i mają chęć i fajnie się tym dzielą. Zakładanie i współtworzenie i pielęgnacja grupy meetupowej, niezależnie od tego, czym się zajmuję, to jest ciężki kawałek chleba. To wiem z autopsji, bo byłem zaangażowany w przynajmniej dwie z takich grup, dotnetową swego czasu, dawno, dawno temu, i DFATUDZ. Jakie ty masz przemyślenia na ten temat? Z Mid.js-em jest jeszcze o tyle ciężko, że Mid.js jakby od samego początku żyje na Facebooku i wszystkie spotkania, wszystkie rzeczy, które się tam dzieją, są ogłaszane na Facebooku. Łódzka grupa ma dodatkowo meetupa. Ponieważ nie ma żadnej automatycznej synchronizacji między Facebookiem a Meetupem, to jakby ja zarządzam tymi dwoma rzeczami, plus jeszcze Twitter do tego, plus grupa mailingowa, więc to wszystko mi zajmuje odpowiednio większą ilość czasu, żeby to wszystko zgrać, żeby to wszystko zakomunikować wszędzie, na wszystkich możliwych kanałach, więc to jest dosyć sporo zabawy z tym. Ale wydaje mi się, że warto. Wspieracie się jakoś wspólnie z innymi meetupami? Pomagacie sobie w organizacji? Zdobywacie jakoś wspólnie sponsorów? Nie bardzo, to znaczy mamy grupę taką nieformalną, zamkniętą dla organizatorów Mid.js-ów z różnych miast, więc jeżeli coś tam wpada, przychodzą nowi ludzie, ktoś nie wie, pyta o coś, są jakieś doświadczenia między wymianą doświadczeń między różnymi miastami, to tak, to jest pomocne, ale to nie jest w żaden sposób formalne, jeżeli chodzi o nie wiem, znajdowanie sponsorów czy organizowanie samych spotkań. To są bardziej takie porady, pytania od organizatorów do organizatorów. Ja jeszcze skomentuję z mojej perspektywy. O ile w innych miastach trudno mi się wypowiadać, jak to wygląda, wiem, że prężnie działają grupy, na przykład w Krakowie, tam mam wielu znajomych i naprawdę wiele eventów meetupowych, nie tylko frontendowo javascriptowych się dzieje. O tyle w Łodzi przez pewien czas te grupy żyły sobie trochę własnym życiem, ale zaczęliśmy, ty zacząłeś, Michał, przede wszystkim kolaborować. Była wspólnota działań z NodeSchoolem, któremu poświęciliśmy jeden z poprzednich odcinków. Tam także wspieramy się nawzajem. Tak samo też wsparłeś nas w podcaście i też staramy się wspierać meetupową grupę łódzką
opowiadając o niej teraz właśnie w odcinku. Także taka kolaboracja pomiędzy inicjatywami też się dzieje. Trudno mi jest jakby określać poziom, no ale to jest zawsze coś. Im więcej kanałów komunikacyjnych, im więcej ludzi usłyszy o podcaście dzięki Meetupowi, o Meetupie dzięki Node Schoolowi i tak dalej, tym lepiej, bo tych inicjatyw JavaScriptowych, frontendowych albo związanych z ogólnie szeroko pojętym JavaScriptem w Łodzi jest sporo. I ja się naprawdę z tego powodu cieszę i czuję się dumny, że akurat z Łodzią jestem najbliżej związany i mogę też swoją cegiełkę do tego dołożyć. Ostatnio zrobiło się sporo, no bo właśnie tak jak wspomniałeś, to o czym ja też mówiłem, że jakby te 2 lata temu, kiedy odpalaliśmy tego Meet.js-a w Łodzi, wydaje mi się, że nie było czegoś takiego. W sensie były grupy, które były ukierunkowane na zupełnie inne rzeczy, gdzie ten JavaScript pojawiał się przy okazji. Nie było takich typowych grup związanych czy to z frontendem, czy z szeroko pojętym JavaScriptem. No i fajnie, że to się zaczęło ruszać i fajnie, że jakby w Łodzi też jest dostrzegalny ten trend, że jednak od tego frontendu, od tego JavaScriptu się nie da uciec i to się musi rozwijać i tego trzeba się uczyć i z tym trzeba się pobawić. Wspominałeś, że z prowadzeniem grupy są związane dodatkowe obowiązki. Mówiłeś też o tym, że macie dostępnych prelegentów i tematów tak, żeby pasowało tak idealnie. A co można zrobić, żeby pomóc? Jakie masz pomysły na to, żeby dalej rozwinąć grupę? No właśnie dyskutujemy z chłopakami, którzy mi trochę nieformalnie pomagają ostatnio ogarniać Meet.js-a. Właśnie dyskutujemy, co można zrobić, żeby przyciągnąć zarówno uczestników, jak i ludzi, którzy będą chcieli coś powiedzieć fajnego, tego, czym się zajmują w pracy, jakie mają problemy, jeżeli chodzi o technologię, o wyzwania techniczne u siebie w projekcie. Co można zrobić? Myślę, że nagłaśniać to, że są takie spotkania, bo z tego, co wiem, staramy się docierać możliwie różnymi kanałami do różnych grup, do różnych firm. Ja proszę ludzi, żeby ogłaszali informacje o spotkaniach Meet.js u siebie w firmach. Nie wiem, na ile to działa, ale nadal wiem, że są ludzie, którzy dowiadując się o tym, że jest spotkanie Meet.js, robią wielkie oczy i mówią, że nic w ogóle nie wiedzieli o takiej grupie, że taka grupa w Łodzi istnieje. Więc widać, że na tym polu jeszcze mamy jakieś tam braki, które można zagospodarować. No i to jest chyba główna rzecz, którą można zrobić, bo jeżeli im więcej ludzi się o tym dowie, że są takie spotkania, tym więcej ludzi być może na nie przyjdzie i tym więcej ludzi być może będzie zainteresowanych tym, żeby coś tam powiedzieć. Dlatego, że jeżeli ktoś nie występował wcześniej publicznie, to takie wystąpienie przed, nie wiem, 20-30 osobami jest dużo mniej stresujące i dużo bardziej przyjemne niż wystąpienie na jakiejś konferencji, gdzie jest 200-300 osób. Jakieś rady dla przyszłych prelegentów? Jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć w ramach Meet.js-u, a może komuś brakuje pomysłu, może akurat tym się zajmuje? Planujemy coś takiego zrobić, żeby wyjść do ludzi z ankietą, jakby taką dwustronną, o czym oni by chcieli posłuchać i co oni by chcieli przedstawić, jeżeli chcieliby coś przedstawić na Meet.js-ie ze swojej strony. Taką ciągłą ankietę chcemy zrobić tak, żeby ci ludzie mogli w dowolnym momencie wejść i powiedzieć, chcielibyśmy posłuchać o tym i o tym, ewentualnie mam pomysł na taką prezentację, czy to będzie fajne, czy to nie będzie fajne. Chyba nie ma tematu, którego jakby nie chcielibyśmy ruszać na Meet.js-ie, jeżeli tylko jest związany w jakiś sposób z frontendem. Czy to zupełnie niszowe frameworki, biblioteki, technologie, czy jakieś podejście do programowania, czy nawet problem, który miałeś bezpośrednio ty albo twój zespół w firmie 2 tygodnie, tydzień temu, jeżeli możesz o tym opowiedzieć. Nie wiąże cię żadna klauzula tajności w projekcie i tego typu rzeczy. Możesz o tym opowiedzieć? My bardzo chętnie o tym posłuchamy, bo to są najlepsze rzeczy, na tym się najlepiej człowiek uczy, na tego typu rzeczach właśnie. Ja jeszcze mogę dodać jedną rzecz. Jeżeli ktoś ma opory przed występami publicznymi, taki komentarz, że warto spróbować. Można zacząć od czegoś małego. Można to być 5 osób zaufanych z teamu albo znajomych, którzy chcieliby o czymś ciekawym posłuchać. Później to może być meetup. Później może być konferencja międzynarodowa i tak kilku moich znajomych w ten sposób właśnie ich kariery prelegenckie się rozwinęły. Po prostu dlatego, że spróbowali, że stwierdzili, że jest warte to, co mają do powiedzenia, do wysłuchania. Przygotowali się swoje prelekcje, przedstawili je mniejszym, większym gronie. Często te prelekcje jakby wielokrotnie aktualizowali, ulepszali, upiększali i wydaje mi się, że to jest coś fajnego, szczególnie, że
Tak jak powiedziałeś, na Mid.js jest istotne własne doświadczenia z jakąś technologią, z czymś, o czym się mówi, bo one są na tyle unikalne w skali tych setek tysięcy frameworków i bibliotek, że nawet osoba, która na co dzień akurat nie pracuje w game devie czy w czymkolwiek innym, będzie mogła o tym spokojnie wysłuchać i będzie mogła z tego coś wynieść, niezależnie od tego, jakby czym się zajmuje na co dzień. A że ten JavaScript i frontend jest naprawdę szeroki w dzisiejszych czasach, to tam jest miejsce dla każdego. Więc ja serdecznie zachęcam. Polecam Mid.js, jeśli macie we własnych miastach, bo słuchają nas ludzie z całej Polski, jeżeli macie Mid.js we własnych miastach, chodźcie, bo tam jest sporo ludzi. Szczególnie polecam między sesjami czas na hangout, czas na networking szeroko pojęty, ale po prostu porozmawianie z ludźmi, których się wcześniej nie znało, bo się może okazać, że macie wspólne tematy, zainteresowania. Ja sporo zyskałem właśnie dzięki temu, że sporo ludzi udało mi się poznać na Mid.js-ie łódzkim. A jeśli nie macie Mid.js-ów, to wydaje mi się, że już jest kilka osób w Polsce, które ma ten temat, jak zrobić, żeby powstał Mid.js opracowany całkiem dobrze i można się do nich zgłosić. Wydaje mi się, Michał, że też możesz troszeczkę pomóc w tym temacie, bo zjadłeś na tym zęby. No, cały raz, ale tak, mam w tym jakieś doświadczenie. Z tego co wiem, ostatnio wystartowały, znaczy ostatnie, najświeższe, najnowsze Mid.js-owe grupy, jakie wystartowały, to jest Białystok i Lublin i całkiem dobrze sobie radzą, więc naprawdę to nie jest nic strasznego i potrzeba tylko trochę chęci. To się naprawdę da zrobić. Czasami po prostu potrzebna jest jedna osoba, która usiądzie i zacznie to robić, a reszta jakoś pójdzie. Dokładnie tak. Okej, wydaje mi się, że czas naszego odcinka powoli dobiega końca. Michał, gdzie możemy poczytać więcej o tobie, znaleźć twojego Twittera itd.? No tak jak mówiłem wcześniej, jestem dość aktywny na Twitterze, więc można mnie na Twitterze znaleźć pod nickiem mostruszka. Jestem też na GitHubie mostr. Mam swojego bloga michałostruszka.pl. Niestety nie jest tak często aktualizowany, jakbym chciał, ale można tam znaleźć parę rzeczy, chociażby dotyczących Angulara, parę rzeczy skalowych. Obiecuję sobie, że będę go aktualizował częściej, ale niestety wychodzi jak wychodzi. Michał, dzięki za dyskusję, dzięki za to, że zgodziłeś się wystąpić w naszym podcaście. Dziękuję również. A naszych słuchaczy zapraszamy na kolejny odcinek już niedługo. Do usłyszenia.